Witajcie w następnej degustacji. Tym razem coś specjalnego. Daram Brewery Diabolus w wersji starzonej w beczkach po winie Rioja. Przez prawie rok. I ekskluzywne bardzo, bo tylko 720 butelek zrobili. Więc postanowiłem, że zrobię sobie prezent na urodziny i kupiłem. No kurna, drogie, 12 funtów za butelkę, naprawdę, ale miałem już kiedyś Diabolusa kilka lat temu. Oczywiście każdy Diabolus jest inny, bo w innych beczkach jest starzony. Troszkę kombinują przy tym, ale jeśli chodzi o same podstawy, to jest to kwaśna wersja ich Risa Temptation, no i starzona w różnych beczkach. Była beczka po rumie, była beczka po bourbonie, zdaje się, albo po whisky, już nie pamiętam. Było parę tych wersji. To jest najnowsza. Podejrzewam, że następna już się gdzieś tam pewnie albo waży, albo już jest w beczkach. Czeka do następnych świąt. Bo on jest, tak powiem, na około świąt, na przełomie roku wypuszczany. Sama data, że tak powiem, best before, mówi 31 grudnia 2031. No, 20 lat dają, no ale nie będę tak długo czekał. Chociaż byłoby fajnie porównać świeży i jak się zestarzał, no ale świeży to już będzie inna wersja, nie? No właśnie. No to jest ten problem. To już nie będzie to samo. Także warto spróbować świeży. No i może następna wersja będzie jeszcze ciekawsza. No któż to wie. 10,5% alkoholu. Piwo jest nieprzejrzyste całkowicie. Niewielka piana, beżowa. Tu odrobinkę tylko zostało. Bardzo intensywna paloność. Kawa. Ciemna czekolada. Ale także kwaśność. Takie winne nuty. Owocowość jest. Bardzo przyjemny, tak odświeżająco wręcz. No. Fajnie. I mamy wanilię, i mamy deskę. Dużo właśnie tej paloności jest. Kwaśność, ale taka umiarkowana ta kwaśność jest. No, to nie jest przesadzone. I raczej taka właśnie owocowa kwaśność. Bardzo przyjemnie. Dobrze, to warto chyba spróbować. Wasze zdrowie. Pierwsze, co zaskakuje, to jest to, że wydaje się lżejszy. Że nie jest taki ciężki. Może właśnie przez tą kwaśność i owocowość. Ale kawa i paloność jest naprawdę super. Jest tego odwalone. Ale mam takie winne nuty. Deskowe. Jest owocowość. Ta kwaskowość jest taka. No bo oni tu użyli drożdże do Gieza. Także
kombinują. Pamiętam, że pierwsza wersja była robiona z betomyce. O matko. Nie powiem teraz tego. Z bretami. I była całkiem inna. Zdecydowanie była inna. Jest przyjemnie, delikatnie, aksamitnie, ale zarazem macie wrażenie, no, spodziewałem się czegoś cięższego. Takiego, że mnie tutaj uwali, nie? Nie. Jest odświeżająco. Dużo ciemnej czekolady. Kawy, paloności, dużo paloności jest. I w tą paloność wchodzą jeszcze takie tradycyjne angielskie chmiele. Czyli jest odrobinę ziemistości, odrobinę trawy, odrobinę ziół. Ale na niskim poziomie. Tutaj paloność gra pierwsze skrzypce. Jest naprawdę na wysokim poziomie. O, wow. Bardzo dobre. Takie lekko cierpkie, odświeżające, owocowe, winne takie. Naprawdę przyjemne piwo. Jak na takiego risa. Wydaje mi się, że jest zdecydowanie dużo lżejsze w odbiorze niż ta poprzednia wersja. Bardzo ciekawe piwo. No i ekskluzywne. Zdecydowanie. Także moje zdrowie. No i wasze oczywiście też. Udało mi się dobre piwo znaleźć na urodziny, także jestem zadowolony. No i mam nadzieję, że wam się też to podobało. Jak podało mi się to piwo, no jest cudowne. Także liczę na łapki w górę, subskrybujcie. Pamiętajcie też o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Wasze zdrowie, czy jest?